Uczniowie powoli kończą wakacje, ale dla większości studentów jest ledwie po ich półmetku. No chyba, że ktoś ma wrześniowe poprawki, zwane kampanią wrześniową, lub studiuje pilotaż na Politechnice Rzeszowskiej. Przyszli piloci właśnie rozpoczęli szkolenie praktyczne. To od lat jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów w Polsce. Filip Zych jest po trzecim roku studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. W jego przypadku Politechnika Rzeszowska to był bardzo przemyślany wybór. Skusiło mnie to, że tutaj jakby tak naprawdę jedyne miejsce w Polsce, które zapewnia szkolenie równolegle do licencji pilota i inżyniera i magistra studia. Ja przyjechałem z Warszawy, więc trochę z daleka, ale da się powiedzmy, 300 km to nie jest tak dużo. Przygotowania do lotu, ustawianie przyrządów, notowanie warunków meteorologicznych, start, podchodzenie do lądowania, kołowanie, loty z instruktorem, później samodzielne. To kolejne punkty praktycznych zajęć. Dzisiaj akurat ćwiczę starty i lądowania i to jest około godziny lotu. W tym czasie wykonuję około 10 startów i lądowań. Natomiast ja mam za sobą już z instruktorem loty trasowe, to znaczy na inne lotniska i one trwały tak do 2 godzin maksymalnie. Natomiast mówię, na razie teraz samodzielnie latam zupełnie, ćwiczę starty lądowania, następnie będzie egzamin i już będę latał sam na te trasy, na inne lotniska. Na kierunku lotnictwo studiują młodzi ludzie z całej Polski. Zwykle to ponad 60 osób. Tylko najlepsi mają szansę na prestiżową specjalność pilotaż. Wszyscy mówią zgodnie, że wybierając taką życiową drogę, nie robili materialnych kalkulacji. Z Rzeszowa przyjechałem z Dolnego Śląska, z Dzierżoniowa. I myśląc o tej uczelni, w zasadzie zarobki czy tego typu kwestia, to jest kwestia drugorzędna. Myślę, że tu bardziej chodzi o realizację swoich pasji, swoich jakby marzeń. Ja osobiście jestem z Białegostoku i uważam, że to był dobry wybór, ta uczelnia. No jak na razie jestem zadowolony. Studenci, którzy właśnie mają zajęcia praktyczne, to 21 najlepszych osób z całego roku. Mieli najwyższą średnią ocen po 3 semestrach. Musieli zaliczyć test potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego i inne określające predyspozycje do zawodu. Dalej były testy psychologiczne. Polegały na tym, czy... Polegały na sprawdzeniu, jak dobrze sobie radzimy w sytuacjach stresujących, jak dobrze sobie radzimy w grupie. W Ośrodku Kształcenia Lotniczego praktyczne umiejętności zdobywa teraz 36 osób. To jest szkolenie do licencji tak zwanej ATPL Frozen, czyli licencji komunikacyjnej, tak zwanej zamrożonej. Natomiast uzyskują licencję pilota zawodowego. Wykonują 190, około 200 godzin można powiedzieć na lotu, plus egzaminy do tego teoretycznie. Także to jest szkolenie w cyklu 36 miesięcy, bo takie są przepisy międzynarodowe. Praktyczne szkolenie przyszłych pilotów ułatwiają wielomilionowe inwestycje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego. Ma on nowy pas startowy o długości 900 metrów, hangar postoju samolotów i kontenerową stację paliw. Zakupił też 5 nowych samolotów. Kolejne lata przynoszą kolejne certyfikaty. Pierwsi absolwenci kierunku pilotaż otrzymali licencje zawodowe pilotów w 1981 roku. Od tego czasu specjalność pilotaż na Politechnice Rzeszowskiej ukończyło ponad 600 osób.